Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej sceny, oczywiście nie spodziewaliście się dzisiaj Fear and Hunger, ja w sumie też, nie? Ale moi drodzy, wracamy, wracamy do Fear and Hunger, za dobrze mi się gra ostatnio w tą grę, naprawdę za dobrze mi się gra. Mm, możemy tutaj troszeczkę bardziej sobie to postawić i tak, od razu z samego początku chciałbym zaznaczyć, żeby wszyscy to dobrze usłyszeli, wszyscy mają to dobrze usłyszeć, bo nie chcę takiej sytuacji jaka była niedawno. Ja naprawdę nie mam nic a nic do wyrażania swoich opinii, swojego zdania i tak dalej. Jeżeli chodzi o krytykę w moją stronę czy jakieś pozytywne opinie, również nie przeszkadza mi to, aczkolwiek macie być dla siebie w komentarzach mili. Żadnego wyzywania, żadnego zamknij pizdę czy coś takiego. Bardzo was o to proszę, bo już taki jeden komentarz był. Nie będę tam plecami pokazywał. <noise> po prostu chcę, żebyście takich rzeczy nie pisali. Konstruktywna krytyka, ewentualnie opinie, naprawdę nie boli mnie to w żaden sposób. Nie boli mnie to w żaden sposób. Ja jestem dosyć otwarty na to. Dobra, jedna ręka poleciała. Patrzę, 1600. Uuuuchera zostałem osób białe. No nie. Mind mu sporo zabrało lipa. No i właśnie, walimy go w torso. Walimy go w torso, bo jak mu rozwalimy łeb, to zaraz wybuchnie, napluje na nas i będzie problem. tak mi się wydaje. No właśnie, czyli pierwsze co, nie możemy walić go w dynie. Nie możemy walić go w dynie, bo jak się go wali w dynie, to on jest potem taki dosyć problematyczny. Problematyczny. Okej. Okay. Coś miałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem. <tak>, tak naprawdę to ja znów nagrywam to o godzinie 11, wstałem o 10, zrobiłem śniadanie, posprzątałem przeczkę w domu. I zaraz lecę do pracy. Zaraz lecę do pracy. O, to było coś napisane. Eee, odmawiam. To nie może być limit mojego umysłu, odmawiam. To się może pogodzić z porażką. I tak sobie myślałem, czy by przypadkiem dzisiaj nie zrobić wam takiego odcinka przegadanego. Okej, wpadłem teraz. Alchemia volume trzeci, empty scroll. Zarąbiście, dużo nam tego poleciało. No właśnie, i cały czas nam nawala, cały czas nam nawala tutaj ten nasz, to ta to nasza MISAMA. Ja ją ściągam na razie. Na razie ją ściągam, bo... boję się o sanity. Boję się o sanity. Będzie ten ritual nawet, nie ma problemu. Okej, okay, co nam w ogóle dał ten wolumin trzeci? Dobre pytanie, dobre pytanie. Czy nam coś dało większego? Book of Pages. Moglibyśmy nawet Book of Pages w sumie sobie skraftować, skazać dać sobie. Za pomocą empty scrolli, bo troszeczkę ich chyba mamy. Trochę nam wleciało tych empty scrolli, nie? Gdzie to jest? Empty scroll ślepy. Ale jestem ślepy. No, bijcie, zabijcie, nie widzę. Ani, kurde, to w boksach jest, jest. Trzy empty scrolle, Czyli tak. Definitywnie będę chciał wziąć ten Henry Whispers, Bo to daje sporo, 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 sporo życia. I bodajże rzeczy wszystkie inne dolegliwości. Co do mojego zapisywania. Kochani, ja zapisuję non-stop. Ja wam powiem zaraz dlaczego. <laughs> tak jak najbardziej wcześniej się od tego starałem jakoś powstrzymywać. Ale, 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 ale. Gdybym tego nie robił, to naprawdę ten gameplay by, byłby bez sensu. I ja oczywiście, jeżeli będę chciał, czy znaczy będę na pewno chciał przejść tą grę bez takich zapisów, to będę właśnie je robił bez zapisów. Ale teraz no niestety chcę jak najwięcej poznać tej historii, żeby potem co najwyżej szybko przelatać, tymi endingami. Wiecie, żeby po prostu już się nie rozgadywać, nie czytać książek, tylko po prostu lecimy na prost. Pyk-pyk, gotowe i tyle. I tyle. I teraz szczerze powiedziawszy, to nie wiem, gdzie byłem, Tędy chyba szliśmy. Tu nas chyba nie było. No jest, że nas nie było. Będzie niestety. A nie, Hedy. Walu wow, Hedy. A kolejny Empty Scroll. O kurde. Nie no, sorry, ale ja, ja wiem, że ja napisuję po każdej takiej rzeczy, ale to jest zbyt overpower. To jest zbyt overpower. Ja mogę wszystko teraz sobie zrobić. Chyba się wszystko zrespić, każdą umiejętność. Mogę naprawdę tego rana przedłużyć na maksa. Na maksa mogę go przedłużyć. I o to mi właśnie chodzi, żeby jak najwięcej z wami tutaj ugrać. The Fellowship, część pierwsza. Tak samo zapisuję po to, żeby, wiecie, nawet jak cofnę, żeby nie stać tych książek, bo gdyby mi na tym nie zależało, bo znałbym już oczywiście całą tą fabułę, no to bym po prostu przeleciał i tyle, nie? I miałbym w dupie. Mansion bok. Uuu. Uuu, jego mokre piosenka na pokrycie wygląda nieodparcie. No właśnie. I to jest właśnie... What? Co tu się dzieje? Bug. Jaki bug śmieszny. da się zejść, nie da się zejść. I właśnie o to chodzi, żeby wam się też to nie nudziło. <laughs> Przepraszam. Żeby wam się to nie nudziło i żebym miał miał dla was content. Dlatego ja tak często zapisuję, nie chcę wam robić całego przegadanego odcinka, dlatego tak myślę, że za 15 minut sobie poczytamy troszkę, troszkę sobie poczytamy. Pogadamy może sobie właśnie z Kaharą, bo powiedzieliście mi również, że da się Da się tutaj różne rzeczy robić, też. Homoseksualnych, że tak powiem. I troszeczkę mi przeszkadzają te lalki. Kukły, manekiny. Nośnie. właśnie. Czas mi wpływ na manekina. Tak to samo. Wygląda na to, że tu brakuje jakiejś figury. Czy my możemy te figury pozabierać, bo ja jestem pewny. O kurde. Jeszcze jakieś inne wyjście. Dobra, zaraz tu wrócimy. Zaraz tu wrócimy. Ja jestem pewny. Piet, torcz mnie przestraszył. Teraz skryptować torcza. z 2 Zaczynam przechowywać tylko fragment. Staram się to Sanity jak najbardziej zaszczędzić tym Shiro. Temple District to było tu. Ja bym chciał cię wziąć i czemu ja nie mogę jej wziąć? Hmm, czemu ja jej nie mogę wziąć? Powiedzcie mi, dlaczego ja jej nie mogę wziąć? Przecież to jest bez sensu. Przecież to jest bez sensu. Ja ją chcę wziąć. Pozwólcie mi wziąć tego manekina. Hmm. Dobra, no nie można, to nie można. No ale to jest dziwne, to jest dziwne. No jestem przekonany, że to jest jakaś zagadka. I to jest zagadka właśnie z tymi manekinami. Trzeba je ładnie poustawiać, czy to będzie git. Może ja muszę je przyklikać, no nie mam pojęcia. Napiszcie mi w komentarzu, czy ja muszę tutaj coś specjalnego zrobić, żeby móc wziąć te manekiny. Okej, okay, jestem sfrustrowany. Czy naprawdę nie ma rozwiązania? Tak bardzo sfrustrowany. Myślę, że pójdę zobaczyć moje manekiny. Może ja muszę zdobyć informację, że te manekiny mogę ruszać. Bo już innego naprawdę... Innego tutaj... Pomysłu nie mam. Books. Książki są tutaj mm, napisane w języku, którego nie rozumiesz. Mundus jest już głodna. Dobra. Niżej! O kurde. E, statua... Posług mężczyzny o cakach przypominających ludzi ze wschodnich sanktuariów. Statua Nowego Boga. O, oświecony Walteiro. Tylko tu jeszcze coś było napisane, ja tak przeklikałem, chamsko. Ymm, mężczyzna ma szczególnie krzemny wyraz twarzy. Dobrze wiedzieć. Powiedzieliście również, że te bikony mają tutaj bardzo ważny wpływ na Mahabr. Więc jak najbardziej trzeba ja będzie o tym pamiętać. Posąg niesamowitej istoty. Nie jesteś pewien, czy to człowiek, czy nie. E Potrafisz usłyszeć tak szum, gdy spoglądasz w głębi jego oczu. Również przepraszam was za takie moje czasem jąkanie, typu i tak dalej, ale no jak to się tłumaczy na żywo, to jest czasem troszeczkę ciężko. Dobra, tu żadnego przejścia nie ma, dziwo. Myślałem, że jakieś przejście będzie, ale niestety nie. Chyba, że tu. Nie. Nie ma. Tu będzie trzeba coś zdobyć na 100%. Coś tu będzie trzeba dobyć, Trzeba zdobyć. Hmm, zakurzony globus wykonany z marmuru. Wydaje się, że przedstawia mapę świata, ale niektóre z tych kontentów są nieznane Tobie i reszcie cywilizowanego świata. Ciekawe. Dobra, torcz nam zdechł. E, Moonless Mind na 0. Robię sobie za zapis. Hmm, to z tego powodu, że będę czytał. Będę wam czytał. Mam nadzieję, że oglądacie to w nocy. Żeby sobie dobrze usnąć. Dobra. I myślę, że polecimy ze wszystkimi książkami, więc bądźcie przygotowani na to. Najpierw oczywiście Ancient Book sobie przeczytamy. Read the book. No to jest oczywiście Necronomicon. Już go rozczytaliśmy. Tales. No i koniec. Szybko. No i dobrze, że zapisałem. Z się kawie napiję, ojej. W ogóle znalazłem całkowicie z cukru. Nic, ani zero cukru. Um, same wiecie, jakieś tam kurde zdrowe rzeczy i tak dalej. Zawsze byłem naprawdę bardzo szczupły, miałem niedowagę, a teraz... No teraz trochę przybrałem w masie. Aczkolwiek no już sporo zrzuciłem, więc. więc już jestem mniej więcej w tym samym momencie, co byłem kiedyś. Nie jest źle. Teraz będzie Tails. Jednak Hell. Dobra, mm, to już znamy Black Orb. No i fajnie. To jest bardzo fajna książka z tego, co mówiliście. Dlatego zejmik poleci. Znów stay video mówię Wam, że ja to robię specjalnie tylko po to, żeby Was nie zanudzić po prostu tym samym kontentem jeszcze raz. No, więc nawet nie chodzi o to, że, że łatwiej, chociaż mam łatwiej, nie, nie będę kłamywał, ale głównie chodzi o to, żebyście wy po prostu mieli dobry kontent. Dobra, no to co, lecimy chyba od, od alchemii sobie polecimy, co? Od jedynki, o ile mamy, mamy jedynkę. Ojej, 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 to będzie naprawdę długie do czytania. Dobra, podstawowa alchemia, poziom pierwszy. Efekty różnych ziół oraz roślin są tutaj zamieszczone. Niebieski to oczywiście ten leczący. Zielony jest zazwyczaj używany na otwarte rany. przeciw infekcją. Czerwony... Nie ma efektu sam w sobie, ale używany razem potrafi zboostować efekt danej rośliny. Cave moss, czyli mech taki kamienny, jest <grywki> jaskiniowy. Bardzo rzadki, rosnący w jaskiniach oraz w innych ciemnych miejscach. Jest bardzo bogaty w proteiny. Recepty blue, red, green red, blue blue. OK, to już znaliśmy, no ale mam czytane Lecimy z dwójką. Dobra, podstawowa alchemia poziom drugi. Jest tutaj efekt... Jest tutaj efekt... W ...innych kursu kolorów roślin. Bla, 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 bla. Idziemy dalej. Czerwony. Substancja żrąca, traktować ostrożnie. Czarna to jest ten hormon wzrostu, powoduje niektóre wzrosty żywej tkanki, traktować ostrożnie. Niebieski, leczące właściwości dla mięśni itd. Żółty, bogata w białko substancja, czy białko w proteiny. Dobra. Czarny plus olej, równa się bardzo łatwopalne. Niebieska plus żółta, wyostrzyne zmysły. Uuu. Czerwona plus żółta, Adrenalina Bost. Niebieska plus czerwona to jest Poison, 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 tak like się to mówi. Oraz niebieska plus purpurowa, Antidotum na truciznę. O dziwo chyba nie mamy tego w craftingu, prawda? No nie mamy. Nie no, blue plus purple mamy, dobra, nieważne. Ej, a my się dobra, że mieliśmy tą żółtą. Jedną. Ciekawe. I dwie niebieskie możemy zrobić w jakieś super niebieskie, więc sobie zaraz zobaczymy. Pewnie to w trójce nam doszło. To pewnie nam w trójce doszło, prawda? Alchemia Archimia 3. Okej. Okay. Ośrednia alchemy, wolumin 3. Mm, kolory recepty. Pomarańczowa plus zielona. Super zmysły. Uuu, niebieska plus niebieska. Greater healing, czyli większe leczenie. Niebies biały, pro biały proszek plus marki. Mm, marki Marki Marki. Co to było Marki? Mętny? Wysoko Explosive. Highly Explosive. Bardzo wybuchowa. To dużo nam to nie dało. <laughs> dużo nam to nie dało. Już wiadomo, że niebieskie można sobie połączyć. Z jaką ja dzisiaj chrypę? Jaką ja mam dzisiaj chrypę? Ja mam jakiś Captain Diaries. Nie mam chyba. Lipton. Dobra, no tracimy od góry. Hmm, Book of the Forgotten Memories. Kiedy otwierasz książkę, czujesz ciepło i nostalgię, których nie da się wyjaśnić. A to nie jest przypadkiem. E, przejście do Mahabra? Przed oczami migają wspomnienia z poprzedniego życia, ale niektóre z tych wspomnień nie należą do ciebie. Ja sobie to, to oczywiście w postprodukcji przepisałem. Spokojnie. E, Pamiętasz e, nikczemne rytuały, w których brali udział twoi przodkowie? Prymitywne, staromodne czary, którym brakowało w finansji współczesnych odpowiedników? Pamiętasz, e, jak twoi przodkowie desperacko próbowali skontaktować się nawet z najbardziej e, takich e, pośrednich demonów i ich próby do mm, pozyskania wiedzy z ich strony? o drugiej stronie? Pamiętasz, jak z każdego pokolenia tylko najstarsze dziecko było wybrane do kontynuowania nazwiska rodziny. Podczas gdy reszta zostanie rozcięta i spuszczona z nich krew jako ofiara dla starszych bogów. O kurczę, to się naprawdę działo mocno tutaj. Pamiętasz, po pokoleniach, których, nie, po pokoleniach tych czarnych sztuk waszym przodkom w końcu udało się przywołać nędznego e, małego diabełka, diabolika. Złoczyńca, który przeczołgał się przez krąg przywołań, ujawnił jego sekrety. Pamiętasz Greater Blood Magic. Nie, dobra, to nie było jednak to. W sumie to nawet dobrze. W sumie nawet dobrze. Dobra. Recepty XV wieku. Uuu. Książka opowiada o różnych przepisach słynnego Heta Andersa. Y Książka opowiada o różnych przepisach słynnego szefa Andersa z królewskiej kuchni w Rondonie. Nawet jeśli książka przedstawia się jako książka kucherska, wydaje się, że opowiada więcej o samym osłowionym szefie Andersie. Jest to bardziej jak książka biograficzna. Znacznie wyolbrzymujące jego życiowe triumfy i wyzwania jako królewskiego szefa kuchni. Wydaje się, że jest też miły wątek, że jest to w nim mały wątek miłosny z księżniczką z dworu. Pomiędzy tym wszystkim, tymi wszystkimi romansami i zdradami, można znaleźć przepisy na słynne mięsne i warzywne ciasto szefa kuchni Andersa. I teraz, czy my to poznaliśmy dopiero? Bo jeżeli tak, to się wkurzę. Tak, dopiero teraz to poznaliśmy, czyli my musimy to przeczytać najpierw. Albo to już było. Ale nie jestem pewny. Kurde, muszę w postprodukcji sobie to zobaczyć. Bo nie jestem pewny. Dobra. Dziennik kapitana, to chyba czytaliśmy, ale jeszcze raz przeczytamy sobie. Zresztą zobaczyć czy czytaliśmy. <laughs> Kapitan Rudimer, 16 stycznia 1590 roku. Tortur po raz kolejny posunął się z daleko swoimi ludźmi metodami. Więzień był nie tylko. Więzień był tylko dzieckiem, ale już musiał przejść tyle tortur, że bardziej się zesrał niż wykrwawił. Nie pamiętam tego. Muszę przyznać, że do pewnego stopnia boję się tortura. Czasami. Myślę, że oddałbym temu światu sprawiedliwość, gdybym po prostu zwiedził e, go ostrzem. Mm. <laughs> Niewielu wie, ale, Tortur był kiedyś słynnym, świętym rycerzem Rondonu. W bardzo młodym wieku udało mu się osiągnąć wielki sukces, ale podczas naszej świętej kampanii na wschodnich terytoriach został schwytany. Wszyscy uważali go za zmarłego. Zginął jako bohater wojenny. Powinien był zginąć jako bohater wojenny, ale pięć lat później, kiedy zajęliśmy wschodnią stolicę w Jatayach, znaleźliśmy również to, co zostało z tortura: był tak naprawdę cieniem dawnego siebie. Odszpecony, garbaty mężczyzna, który prawie w ogóle nie przypominał tego wielkiego, którego tak wielu uwielbiało. Jestem pewien, że w ciągu tych pięciu lat przeszedł przez wszystkie metody tortur, które teraz stosuje. Aby uczcić pamięć tortura białego, pozwoliłem dziś żyć temu potworowi. Chociaż widzę tu wielką sprzeczność w moich słowach. Czytaliśmy to chyba, chociaż jakoś tak powiem, że nie pamiętam tego. Dobra, The Fellowship, część pierwsza. Niższe strony opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce w roku 809, po narodzinach naszego Chrystusa, niepowstąpionego. Opowieść o społeczności jest znana wielu, ale niewielu zna faktyczną historię, z której powstają wszystkie wiersze i piosenki. Bractwo składało się z pięciu osób. Francis, e, dominujący, Nilwan. Niekończący się i Valtail. Oświecony. Kahambra O Jezu, tu jest ich więcej. Ten udręczony, a potem był piąty. Ten, który nigdy nie aspirował do takiej samej wielkości jak reszta partii. Którego historia nie ma słuchaczy. Zapomniany. Bractwo powstało by szukać starszych bogów, którzy pozostawili ludzkość bez przewodnictwa. Bez pomocy w czasach wielkiego zagrożenia. Wielkie królestwo powoli gniły, a wszelkie, wszelkie wartości, do których kiedyś dążyła ludzkość, zostały wyparte przez splugawione zasady i praktyki. W tamtych czasach istniał starożytny grobowiec w starożytnym mieście Mahabr, który działał jako centrum dla wielu różnych płaszczyzn egzystencji. Miejsce, w którym człowiek mógł spotkać swojego stwórcę. Ci, którzy postawili stopę w środku, skończyliby w wiecznym zamieszaniu boskich wymiarów i płaszczyzn życia pozagrobowego. To tutaj społeczność domagała się praw do samorządności dla ludzkości. Wolności do wyboru swojego własnego przeznaczenia i budowania przyszłości, na jaką zasługujemy. Czyli to był opis Mahabr, hmm. nauki Sylwanii. Sylwani jest bogiem miłości, pożądania i stworzenia. Stworzyła mężczyzn i kobiety uzerania dziejów. Od pierwszych chwil bardzo kochała swoje dzieci. Czasem jej miłość przerodziła się w bardziej obsesyjną formę i starała się coraz bardziej kierować, coraz bardziej kierować swoimi dziećmi. Gdy zdała sobie sprawę, że jej dzieci nigdy nie będą w stanie odzajemnić jej uczuć, jej miłość przybrała bardziej pokręconą formę. Sylwian ukształtowałaby ludzkość bardziej według swoich upodobań i na swój własny obraz. Dzięki swojemu darowi dla ludzi, magii miłości, znanej również jako magia kwiatów. Przez krótką chwilę w starożytnej historii ludzkości wpadła w szał cielesnych rozkoszy. Jako zsynchronizowana masa, mm, może nagich ludzi w środku stosunku pulsowało i Marnowało swoje dni. Ciężkie do przetłumaczenia. Do dziś istnieją kulty poświęcone Sylwanii, ale wielu wierzy, że opuściła ludzkość dawno temu. Ciekawe. Dobra, kapitan z Diary. Nie mieliśmy jedynki, przypadkiem gdzieś mieliśmy. Dobra, kapitan Rundimer, 30 kwietnia 1590. Błędem było zajęcie tej pozycji w tych lochach. Utrzymanie jakiegoś, jakiegokolwiek porządku wśród żołnierzy jest prawie niemożliwe. Działają tu moce, z którymi my, zwykli śmiertelnicy, nie możemy walczyć. Pogodziłem się z tym szaleństwem. Więzień ukrzyżowany na posągu ofiarnym z wybrutymi wnętrznościami. Kolejny dzień w lochach. Więcej i więcej. Żołnierzy popełniają samobójstwa każdego dnia. Nie ma jedzenia dla tych, którzy... że więcej jedzenia dla tych, którzy zostali. Rozkazy pozwalające kultystom odprawiać tu swoje nikczemne rytuały: wszystko jest dozwolone. Cała ta krwawa i makabryczna sceneria stała się dla mnie trywialna. Arcykapłan zażądał, abyśmy oddali im naszego cennego jeńca, kapitana Armii Najemników Legard z północnego słońca. Na początku się wahałem, w końcu jego wartość propagandowa jest nie do przecenienia, ale ci kapłani w jakiś sposób przekonali wyższych przełożonych do swoich metod. Legard został przetransportowany na niższe poziomy, poniżej kopalni. Nie mam pojęcia, jaki jest tego cel, ale nic dobrego z tego nie wyniknie ale rozkazy to rozkazy. Szkoda mi tego biedaka. To oczywiste, że Królestwo Rondonów biło mu nóż w plecy, tylko dlatego, że zdobywał władzę w tak szybkim tempie. A teraz jego historia kończy się tutaj. Lugawiona nic praktykami. Ok. następne. Empty Scrollbook of Fears. Doczytaliśmy. Czytaliśmy nie nas już. Anatomia. Dobra. Confusion właśnie fracture of broken bone spłomanie lub pęknięcie kości to ma nasza koleżanka to ma nasza koleżanka no jest coś takiego jak sever mental trauma poważny uraz psychiczny nie wiedziałem o tym jest silne krwawienie z odbytu no dobra to już czytaliśmy, nie ma sensu, wiecie, żeby to powtarzać i nie wiadomo ile się skupiać na tym. Natural Doctrine 2. Czy mamy na Natural Doctrine 1? Nie mamy. To czyli możemy czytać. Moim punktem wyjścia jest stworzenie istoty klasy robotniczej, podobnej do ognianych figurek z czasów starożytnych. To chyba jest o tych figurkach. O oh shit, czekajcie, jeszcze raz muszę to przeczytać. Przeleciałem sobie. Jakie to jest długie. Jakie to jest długie. Istnieje jednak jedno jasne prawo w projektowaniu glinianych figurek. Są to pozornie wieczne istoty. Dopiero gdy z czasem ulegają uszkodzeniu, w końcu giną. Nie wierzę, że moje dzieła, moje dzieci, że tak powiem, powinny kiedykolwiek przeżyć mnie, ich twórcę, ich ojca. To właśnie dlatego postanowiłem stworzyć formę życia z tego samego materiału, z którego stworzeni zostali delikatni ludzie: ciało. Więso. sylwetka formy jest bardzo wytrzymała, abym mógł wykonywać swoje obowiązki. Udało mi się połączyć istniejącą e, materię w jedną, a forma życia nabrała już własnego kształtu. Owłosienie jest produktem ubocznym pleśni, nie służy żadnemu oczywistemu celowi, ale przypuszczam, że może również utrzymywać ciepło formy w chłodniejszym klimacie. Udało mi się osiągnąć ten kształt dość łatwo i nie wydaje się, aby były jakieś bezpośrednie wady w jego projekcie. Aby kontynuować studia nauki, postanowiłem przetestować różne podejścia. Oprócz materii organicznej, postanowiłem pracować nad stworzeniem mechanicznego życia. Struktury mechaniczne są znacznie prostsze niż te z ciała, więc figurka była gotowa w ciągu zaledwie kilku lat. Figurka nie jest wystarczająco silna do pracy fizycznej, ani nie potrzebuje Ani nie potrzebuję innej do tego samego celu, więc zmienia mi przeznaczenie dla mojej rozrywki. Osiągnąłem już to wszystko w ciągu kilku lat. Mogę sobie tylko wyobrazić, co będę w stanie osiągnąć dzięki wieczności, którą mam przed sobą. Valtail. I Valtail był tym człowiekiem, który w tej chwili tutaj sobie pracuje. Znaczy, pracował już teraz, chyba nie pracuje. Teraz już chyba nie pracuje. Dobra, y, scroll kościoła Sylwian. O, o, No dobra, dajmy. No nie wiem. Shira. I co mi to dało? Kurde, nie wiem. Chyba Lowing Whispers tu daje. Hmm. Teraz już nie sprawdzę tego. Ale mam wrażenie czego save, więc spokojnie. Natural Doctrine czytaliśmy. Mm, dobra. Poematy miłości. Tobie również przeczytamy. China Heart by Ron Chambra. No Jezu. To może być ciekawe. Cicha łaska w życiu, kryta w Twym oku, w oczach, śniący całą noc. Te zmarnowane łzy ciążą mi na lecach. Od naszej miłości do kłamstw. Kłamstw. Nie spałem całymi nocami. Łańcuchy w moim sercu przybierające nawadze na Twoich oczach zbyt ciężkie dla mnie do zniesienia. Nie widzisz, jak cierpię. Mm, tak trudno wytrzymać nawet widok Twoich oczu. Łańcuchy w moim sercu tak ciężkie. Nie mogę się uprzeciwstawić. Oj, nie przydam ostatniego. No trudno. Ale takiś poemat, tak czy inaczej. To taki dosyć durny. Dobra, mm, to są ogólnie rozkazy kapitańskie. Jeśli chodzi o temat poruszony wcześniej podczas naszej ostatniej wymiany zdań, nie potrzebujemy już tych porywaczy. To, co zrobisz z tymi biednymi draniami, nie jest moim zmartwieniem. Jeżeli zrealizujesz swoje nikczemne plany, upewnij się, że nikt nie będzie mówił o przeprowadzonych badaniach. Żadnych świadków, że tak powiem. Okrucieństwo nie jest niczym niezwykłym w czasach wojny. Jestem pewien, że ty, jeśli kiedykolwiek powinien. Że, że ty. Jeśli ktokolwiek miał o tym wiedzieć, wiesz najlepiej, o tak. Ale niektóre rzeczy przekraczają granice, których człowiek nie powinien doświadczać. Nie chcemy, by to się rozniosło. Nie obrażaj się na moje słowa, ale dla własnego dobra mam nadzieję, że nigdy więcej o tobie nie usłyszę, kapitan Rudimer. Next. Nauki Gro Część pierwsza. Troszkę czytaliśmy kiedyś, ale. No dobra. Aby dać miejsce nowym pokoleniom, aby nawet drzewa mogły rosnąć i e, zapowiadać się. Poprzedni raz musi zostać spalony. Taka jest zasada stworzenia. Stworzenia i destrukcji. Jedno nie istnieje bez drugiego. Zniszczenie nazywa się grogorotem. Niszczycielem ludzi. Człowiek zniszczenia człowieka, ponieważ człowiek przyzwyczaja się do ciszy i spokoju. Człowiek staje się gruby i boi się zmian. Ale zmiany są nieuniknione, podobnie jak Rogorot. Ale nie ma powodu do obaw. Zniszczenie jest czystego rodzaju, nie jest wymierzone konkretnie w jednego człowieka, po prostu istnieje. Ciekawa uwaga na temat Grogorota. Jest on ciekawski, bardziej niż wielu innych starszych bogów. aby złagodzić uczucie strachu krogorot nosi ciała i skóry zarówno mężczyzn jak i kobiet może wciąż chodzić wśród nas zamaskowany pod skórą ludzi i wiszących ciał błogosławiając nas swoją magią krwi dobra następne nauki almer Zrodzone ze skromnych korzeni dziewiczej matki, ludzkie pochodzenie z nasienia złożonego przez fałszywego Boga. Bóg kroczący wśród ludzi. Almer miał zabrać dwunastu apostołów spośród swoich najbardziej zaufanych towarzyszy. Razem mieli przywrócić stary porządek świata. Królowie i sułtani, ówcześni królowie i sułtani, nie pozostaliby bezczynni, gdyby człowiek o niezaprzeczalnie boskiej posturze zszedł do bram ich złotego miasta. Przypomina wam to coś? Zamiast tego schwytali Almera, no bo mógł zostałby przybity do krzyża z szeroko rozłożonymi ramionami i pozostawiony wronom na ucztę. Ale Almer miał się wznieść. Ramiona wciąż szeroko rozpostarte od krzyża miał wznieść się w górę, stając się symbolem, który znamy dzisiaj, przekształcając swoją krzyżową postawę w coś większego, symbol nadziei i dominacji. Spędziwszy trzy dni i noce w mieście bogów Mohar, przepraszam, powrócił między ludzi. Wraz z obkrozymi go jednostoma apostołami, apostołami, zamordowałby ówczesnych królów i sułtanów, co było sprawiedliwe. Przywrócenie starego porządku świata. No, powiem Wam, że aspiracja, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, tutaj jest naprawdę na maksa. Krew i kwiaty czy magia? Magia krwi i kwiatów. W tej książce wspominam czasy spędzone we wschodnim sanktuarium z moim zmarłym mistrzem Naszarem szar, na Wielkim. Widzisz, dostąpiłem zaszczytu bycia uczniem Wielkiego Czarodzieja. Mój czas spędzony z nim był krótki i udało mi się jedynie zarysować powierzchnię ogromnej wiedzy, którą posiada. W tej książce e, wymienia sekrety i zaklęcia, o których mówił. O tym, jak zdobyć wiedzę stojącą za magią krwi i kwiatów. Musisz dowiedzieć się sam. Ojej. Przeklikałem przypadkowo. Eee... Mm, mm, mm. Znam pierwszy sekret Gogrota. Jeśli zobaczę wiszące na drzewie zwłoki martwego człowieka, życzę sobie jego duszy i Nie przy... czy... Jezu. <gry> życzę sobie przywiązanie jego duszy powrotem do pępowiny. Wtedy ten trup będzie chodził i mówił razem ze mną. Tutaj mamy chyba mm, informacje dotyczące Wskrzeszania, wskrzeszania, no nekromancji. Znam pierwszy sekret Sylwian. Jeśli wsypię swoje nasienie do na świeżo zmarłej osoby, z jej ciała wykiełkuje syn w moim imieniu, syn, który będzie żył przemocą. Znam drugi sekret Gogota. Miotrowy świat, który zawsze mnie ciekawił, stał się dla mnie zrozumiały. W końcu jestem w stanie rozmawiać z owadami wokół mnie i sprawić, by ujawniały swoje najgłębsze sekrety I to co mamy w tej chwili. Drugi sekret Sylwian. Nie muszę już obawiać się rozmówki z moimi bliskimi, ponieważ możemy na zawsze połączyć się w małżeństwie cielesnym. Akt miłości, który tworzy piękną jedność dla dwóch dusz. Znam trzeci sekret Gorgorota. Za całe słowo, które mi wyrządzili, mogę po prostu wskazać palcem i wyładować na ich przemoc w rozpaczliwym krzyku... ...skruchy. Trzeci sekret Sylwian. Ponieważ ludzie są prostymi stworzeniami, kierującymi się swoim uczuciem i pożądaniem, mogę łatwo kontrolować ich uwagę w najbardziej pierwotny sposób. Ciekawe. Hemi Wolomin, przecież czytaliśmy. Scroll of Lockpicking. Czy on dostał lockpicking? No, dostał faktycznie. Hmm. Scroll of Wizards. Dajmy to na przykład dziewczynce. I co dziewczynka pierwszy skill teraz? Greater Blocked Magic. O kurde. Ciekawe. Ciekawe. Da się nauczyć. Da się, ej, ale tak sobie myślę, nie dałoby się na przykład dać Scrolla z nauką, na przykład właśnie Healing Whispers i dać ją na przykład Moonless, która nie potrzebuje Mind'a, ale nie no, nie. Też w sumie właśnie, to by było ciekawe, to by było ciekawe, no ona w teorii nie potrzebuje Mind'a, więc może sobie tym nawalać ile chce. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Będzie trzeba to wytestować i spróbować. Dobra, kolejna książka. The Fellowship, część pierwsza, oryginalna. Hmm, społeczność, rozdział pierwszy. Poinsze strony opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce w roku 809 po narodzinach Chrystusa. Ej, to czytałem chyba. To czytałem chyba. No właśnie, czytałem to, hej. Chyba, że mieliśmy The Fellowship... Część pierwsza nie oryginalna. to jest oryginalna, Ej, dobra, czytamy. Takie zmiany będą na pewno. Dobra, mamy tutaj z tych pięciu osób z bractwo. Dominujący, nieskończony, oświecony. Yy, udręczony, potem była piąta, ta, która nigdy nie jest do tej samej wielkości. ...zapomniana. By powstało bogów, którzy postawili ludzkość bez przewodnictwa, bez pomocy, w czasach wielkiego zagrożenia. To tam mieliśmy. Mm. Wielkie królestwo poligniły w, w ich wszelkich wartości, do których kiedyś dążyła ludzkość, zostały wyparte przez podwójne z tej praktyki. Mm, 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 mm. Nie, to jest to samo. W tamtych czasach istniał starożytny grobowiec w mieście Mahabr, który działał jako centrum dla wielu różnych płaszczyzn egzystencji. Miejsce, w którym człowiek mógł spotkać swojego Stwórcę. Ci, którzy postawiliby sobie w środku, skończyliby w wiecznym zamieszaniu boskich wymiarów i z życia pozagrobowego. No to to jest to. Tutaj społeczność domagała się prawdy dla, dla ludzkości. Wolności wyboru we własnym przeznaczeniu. Jak go zasługujemy? To jest to samo. Jaka dupa. Myślałem, że będzie coś innego. Wiecie, że może tłumaczenie czy coś. Pamiętnik jest znanego hmm, garda, czyli strażnika. Dobra. 16 sierpnia 1590 rok. Szaleństwo rozprzestrzeniło się w lochach jak zaraza. Mmm... Niektórzy nawet podejrzewali, że przyczyną tego wszystkiego jest zaraza, która szaleje w królestwie Londonu. Ale symptomy są zupełnie inne. Znacznie inne. Tak, prawdę mówiąc, pozostali żołnierze schronili się w tych kopalniach w nadziei, że królestwo wyśle pomoc w pewnym momencie, w nieprzewidzianej przyszłości. Nadzieja jest jednak na wyczerpaniu. Kapitan Rudimer udał się do podziemnego miasta jaskiniowców i wymienił ten dziwaczny artefakt na żywność i zapasy. Teraz zapasy są na wyczerpaniu. Staram się zbierać beczki z jedzeniem, gdy tylko jest to możliwe, ale to nie wystarczy, by nas wszystkich nakarmić. Hmm, nadzieja rzeczywiście się wyczerpuje, ponieważ nawet kapitan stracił przytomność kilka dni temu. E, sam wbiegł do ciemnego mm, dungeonu, mając na sobie jedynie prześcieradło. E, 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 umrzemy tutaj, prawda? No raczej chyba tak. Moi drodzy, ja nie zapisuję tego wszystkiego. <grytanie> Oczywiście te skrole będzie sobie trzeba porozdawać jeszcze raz. Ale, no, czytaliśmy wszystkie książki przynajmniej, już wiemy... Na czym stoimy, i myślę, że to taka fajna ciekawostka. w taki dodatkowy odcinek, proszę powiedzieć, Dzisiaj był z tego i To oczywiście będzie kolejny, już bardziej schodzenia i kombinacji. Więc ten taki odcineczek będzie co najwyżej do takiego przesłuchania. Kolejne wasze jakieś porady, czy coś oczywiście piszcie. Jestem jak najbardziej otwarty na różne, na różne opinie, krytyki, porady, doradztwa. Piszcie, śmiało piszcie. A tymczasem trzymajcie się, to by było na tyle. 可以可以。Hey, hey.